here. No more hope. No more Batman. Poprzednio w Batman Arkham Knight. When you saw him, who'd have thought the big bad Batman scared of his own reflection? We're here, Ivy. What now? Look at her. She's been here since before man walked the earth. She still holds great power, but she's weak. Poisoned by decades of pollution. She won't be able to fight Scarecrow's toxin on her own. Then we need another. There aren't any left like her. Not anymore. What happened? What do you think? Man, you cut them back, built over them, stopped them from reaching the sun. If I can locate the roots, could you revive them? They're lost. Buried beneath this concrete monstrosity. How will you... The bigger the plant, the deeper the root. You wait here. I'll find a way to break them free. Lucius, I need a way to track an ancient root system. It's deep underground. I'm sure I can throw something together, but it may take me a little while. Come to Wayne Tower when you're ready. Thanks, Lucius. Alfred, give me an update on Gotham's Most Wanted. Let's see. Nightwing has been tracking another of Penguin's trucks. This will undoubtedly lead to another cache, and a chance to rid the city of Cobblepot and his flood of weapons. We also have a robbery in progress at the Bank of Gotham in Chinatown. Surveillance footage confirms that the perpetrators are known associates of Two-Face. Perhaps Mr. Dent has misplaced his coin. Whatever his reason, he needs to be stopped. Hej, cześć, siema wam wszystkim, ludzie, z tej strony Jack, witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Batman Arkham Knight. I witam się z wami w Bristolu, chyba przed Grand Avenue? Nie. Nie, Grand Avenue jest trochę obok, ale witam się z nami tutaj, ponieważ udało mi się poza nagraniem zlokalizować kolejną bombeczkę. Ile? 24 czołgi? Spoko. Serio? Już te mamby. No! Teksaskie mi irytują przez to, że mają ten trójstrzał. I dobra, EMP bym sobie naładował jeszcze. To oni zdetonują w końcu urządzenie, czy urządzenie samo się zdetonuje, bo jakby już zgłupiałem teraz. Fajnie, że strzelałem w tę rakietę. No kurna, zastrzel to w końcu. Okej, i BUM! Nie mam bladego pojęcia, w co ja trafiłem na tym dronie, ale... Dlaczego Wulkan nie zdetonował tej rakiety? Dawaj... Jeszcze jedno. No. No, należycie do mnie. Tu. Tu. Brawo. Ja nie wiem, czy wjechałem od swojego strzału, czy od przeciwnika.
Dobra, i jeszcze jeden. A już nie. Dobra, lecimy. Gadaj zdrów, gadaj zdrów. No i dobra. Poza nagraniem udało mi się też zlokalizować i zniszczyć pozostałe wieże strażnicze. No i w sumie nic poza tym, jeśli dobrze kojarzę. Ale mam tak w planach zająć się fabułką. Jak mówiłem, będę cisnął na razie fabułę. Przynajmniej dopóki nie odblokuję sobie tej trzeciej wyspy, nie? No, żeż nie miałeś go prądem traktować. Wieża dron. Ten stwór znowu drzejapę. Ważnie. No, jesteśmy. Parking lot entrance. I thought you were here already, Mr. Wayne. Must be a glitch in the system. I'll get that checked immediately. Oj, coś się mi wydaje, że to chyba nie jakiś błąd w systemie. Mr. Wayne, the perimeter's been breached. We have some uninvited guests. Not long. Way Tower! 20 czołgów. Dobra. Już po dwie rakiety wysyła. To co dalej? Po trzy? W ogóle sprawdziłem sobie tego wirusa, nie? W sensie nazwę tego wirusa i to nie jest fake. Ta nazwa jest prawdziwa. No jak? Przecież byłem poza strzałem. Strzelaj rakiety out. I ty też. Teraz teksaski. Dwa strzały, żeby się pozbyć tego drona. Ciekawe. No akurat, no miałem powiedzieć akurat 4, nie? Ale widzę, że nie. No how? I ask how? XD? Nie, bierz mi to. Przejmij mi tego cholernego drona. Żeby przestał mi te durne te wysyłać. No, teraz przejmujemy kolejne. Ten, tego wysadziło. Dziękuję. Jesus! Ile można? Sonar umożliwia ultradźwiękowy skan budynków i podziemi. Podpowierzchniowe obrazowanie topograficzne. No dobra. Skin ciągle jest robinowy, powiedzmy. Lock the building down and transfer remote production to Alfred. Consider it done, Mr. Wayne. Good luck with the gardening. Master Bruce, I'm afraid those drones were just the beginning. I've detected a significant redeployment of vehicles from Founders Island into the north and south of the city. It seems the Arkham Knight is tightening his grip. I'm ready. Follow the roots. They'll take you where you need to go. Yes, she's calling louder.
No. Ej, czemu jednym pociskiem wszystkich zdjąłem? No, ale bullshit. O! Podwójny? Wow, to było... No jakieś na pewno. Really? Ha! Lepszy ze mnie snajper. No, także... Autodestrukcja. No, sobie nie wiem, czy, chyba mi anulowało w ogóle te. Anulowało mi, chyba mi się wydaje, tego. To hakowanko, ale nie wiem, czy jestem aż tak na to zły. Wow, no że też nikt się nie zainteresował czymś takim. Są kolejne roślinki. Wow! RPG? Tak? Okej, ale najpierw pozwolę sobie tutaj... co nieco... ich... trzymać. I lecimy. Siema. Aha, i co? Tego się nie spodziewałeś, co nie? No już myślałem, że prosto w tego typa mi wleci, nie? Fajnie, że była podwójna kontra, gro. Dobra, pan stój w miejscu. Ty się nikogo nie waż nawet podnosić. Na glebę. O, fajnie, ogłuszyłem jednego typa. No, nie zepsuj kombinacji. Dobra, teraz rozwałka. Jeszcze raz? Że on takiego typa jest w stanie przez ramię przerzucić, to dla mnie jest po prostu fenomenalne. Jak ja bym chciał kogoś takiego przez ramię przerzucić, to właśnie zgląda... daj se siana. Wreszcie gość mnie pstryknięciem powalił, niż ja bym go przesunął. Który przerzucił. Stay in the gardens, Ivy. I'll let you know if the situation changes. Alfred, tell me you've found the cloudburst. I wish I could, sir, but I'm encountering rather a lot of interference. No doubt a deliberate attempt to disguise their movements. Run a full analysis of the Arkham Knight's forces. Of course, sir, but I'll need some time. Upload the data to the Bat computer in the movie studios when you're ready. Yes, sir. In the meantime, there are numerous open cases yet to be investigated. Okej, okay. I myślę, że na razie niech to tak zostanie. Żeby też tak za bardzo nie progresować, ale to całe jedno wykonanie dało mi 3% misji ogólnej, fabularnej. Ale na razie to odstawię i zajmę się może jeszcze dwoma twarzami.
A właśnie, bo jeszcze ten. U Riddlera zdaje się, że jakąś. O, nawet więcej. Syn marnotrawny, to na odcinku było. Rewanż, to sobie odblokowałem poza nagraniem. Proszę. To także. Głowa demona to już trochę pokazywałem, to też. Tego chyba nie pokazywałem. To było. Tego chyba nie było. To było. To było. To też było. No i dobra. A, życiorys jeszcze dwóch twarzy. Proszę bardzo. No i dobra. To ja tam lecę, a z wami widzę się na miejscu. I kto wie, może uda się pierwszego super wylana już zamknąć na komendzie. Dobra, ja już jestem prawie że na miejscu. Okej. Jest bank. To ogarnijmy ekipę dwóch twarzy. Czemu on stał tak blisko? On teraz ryzykował przez śmiercią. Coś tak mi się wydaje. Two-Face's thugs won't hear me over the alarm. No need to be quiet. I can hit them fast, hit them hard. No i jak tak, no to jedziemy! Jak wchodzi przez kratki? Gdzie ty mnie widziałeś przed chwilą, że wchodzę gdzieś przez kratkę? Two-Face locked us in. Thugs aren't after money now. They're after me. And there's no alarm to cover the sound of my attacks. Nie bardzo jest to potrzebne. Fajnie, że dosłownie wleciałem w dwóch typów. No i ostatni koleś, który chyba się zaciął, mam wrażenie. Ale to nie jest absolutnie żaden problem. Cash. Two-Face's crew went after the Bank of Gotham in Chinatown.
I need you to disable the bank security gate and pick up Dent's thugs. Sure thing, Batman. I'll send a car around now. Bandyta o dwóch twarzach. Czyli mogę to kontynuować, jak rozumiem? Tak jest. Na Founders Island! Okej, nie wiem. Znaczy sobie tak, no nie muszę tam dojechać, nie? Bo mogę dolecieć. Dronów w sumie nie ma w powietrzu chyba, no nie. Czyli właściwie gliniarze mogą dolecieć śmigłowcem. A tu w ogóle jakaś... Ta, dla milicji jakiś ogar, tak mi się wydaje. No to jest jeden dron powietrzny, ale to taki... No chyba niezbyt uzbrojony, w sensie nie ma rakiet, tak mi się wydaje, więc śmigłowiec chyba jest bezpieczny. Na razie napotkania go. Okej, czyli co, schemat ten sam, ale inna mapa. Coś mi się wydaje. Zapewne. Okej, teraz w 10. No ten to momentalnie po prostu padł. O, ej ty, co to jest? Nie, to nie to, to. O, podłoga pod napięciem, jak milusio. Czy uda mi się zgarnąć w sumie? Nie! Kiedy? Kiedy? A już tak blisko było. Czy on wrzucił dwie torby naraz? Ej, on nie wrzucił torby jeszcze, a 10 milionów, znaczy 3 miliony tam wpadły. Ej, a tak dobrze szło. I teraz ten od tego se zabierze. No, po prostu. Tak fajnie teraz leciałeś, mam być szczery. Bardzo ładne slow-mo. Jak rozumiem, no właśnie, o tym to nie słyszałeś, co? No. Jesus. Super! Kiedy on tam poszedł? Kiedy on mi przyszedł na plecy, co? You're better off dead, Bat. Just look what happened to us. Dobra, podbiję sobie może pancerz balistyczny. Bo why not? Dobra, nie muszę przynajmniej całej tej robić. Czy to jeszcze działa? No dziwo tak. No to... O, glebej. Jak to gdzie? Tutaj.
No okej, okay, tego jeszcze zaliczyło. Spo... Już? Dziękuję. Promised me we'd crush crime in Gotham within the year. Was I ever part of the plan? Or was I just a distraction? A pretty boy lawyer the mob could focus all that hate on, while you tore them apart. Last chance. Get out of my way, or I deal with you myself. Cash, the Drescher Bank's secure. Send a car for Dent's men. On it. Dobra, czyli to już confirmed. Dent będzie ujęty. Two-Face is attempting to rob Gotham's largest bank in Kingston. Time he was brought to justice, sir. Nie do końca łapię, dlaczego na drugiej wyspie, czytaj na Miagani Island, jest największy bank, ale... narzekać nie będę, bo dzięki temu mogę dwie twarze złapać. Czy tam Denta właściwie. W sumie dwie twarze, Dent, jedna osoba. Jak go traktować, nie? Grabisz sobie, koleś, grabisz sobie. U wszystkich z Bloodhaven. Bloodhaven. Just like the others, these thugs can't hear a thing over the alarms. I'll hit them as hard as I can. Serio? A gdzie ci wielokrotny knockout z zastraszaniem? Widzenia. Sąś tak rozciągnął przez to. Fajne slow-mo. Super, w co ty trafiłeś? Powiesz mi to? No kto? Kto i skąd? Dobra, nie. Walić to. W górę! Ja pierdzielę! Sześciu typa ja mam kurwa ile? Ćwiartkę HP! Właśnie dwóch pancerzach, co jest warte zaznaczenia. Zamknij mordę! Takich fajasiarzy jak wy zawsze się znajdzie czas. No właśnie widać.
Nie! Jeszcze tylko dwóch. I żeby był checkpoint. Nie mam dlatego pojęcia, co tu się stało, ale niech będzie. Nic nie widzisz! Oh, dobra, jest dent. All of you out. Tails you lose, Batman. And these guys will make sure. Bring us his corpse. No more alarm to hide the sound of my attacks. I need to be quiet. Aha, ale HP dalej mam tyle samo. O, a to kto? Ktoś nowy. Czy on naprawdę nie zauważył tego wielkiego cienia, który nad nim się pojawił? Dobra, gdzie jest zakłócacz? Gdzieś pode mną. Jak minęła z twojej strony. Albo tu było dwóch typa z zakłócaczem, albo trafiłem nie tego, co trzeba. Dobra, gdzie może być wejście do tego? Tutaj? Tak. Podwójne zastraszenie! Czy on się naprawdę nie zorientował, że dwóch typa dookoła niego padło? Okej, dwóch uzbrojonych. Jeden taki. O, i on jest niewidoczny. Okej, czy on ma jakąś zbroję maskującą go w trybie detektywa? Mnie to tam nie robi różnicy. Wystarczy tylko mieć czujne oko. I jeszcze został dwie twarze. O tam. Kurde, mam teraz dwie fajne opcje, żeby go znokautować. Albo podwieźć pod gargulcem, albo sprawić, żeby sam się znokautował. A wystarczy tylko odpowiednio go zachęcić. No. Hello, Harvey. No, wystraszył się, jak miło. Boom. Nie aż tak efektywne, ale... On doszedł już do siebie, czy...? Nie, teraz chyba dochodzi. Niestety. Wszystkich nie uratujesz. Nie zawsze się da.
Okej, okay. Pierwszy super kryminal pojmany. Hands off the boss, bat freak. Yeah, he's twice the man you are. Save your breath. We'll get our chance. Not anytime soon. Still trying to preserve the balance of justice, eh, Batman? Impossible! All the crimes you missed while capturing us. So how's it hanging, Harv? Color me insensitive, but I've always wanted to ask. Did everything get split down the middle? Wbrew pozorom, to jest ciekawe pytanie. Ale tak, jest to zablokowane, ponieważ to muszę na to muszę wyczyścić wyspę, na to muszę pchnąć fabułę, na to też muszę pchnąć fabułę, bo ja jestem święcie przekonany, że ja jestem w stanie oczyścić to bez Batmobila. Ale problem jest niestety taki, że trzeba to dość dobrze rozegrać, a ponieważ jest tam od cholery wieżyczek obronnych, to nie chce mi się już więcej razy do tego podchodzić. Ja po prostu pcham fabułę, żeby to zrobić. Świetlik to samo. No a tutaj trzeba czekać na info od Nightwinga, czyli zakładam, że po wykonaniu którejś czy iluś tam procent misji fabularnej finalnie odblokuje się i to. Czy tutaj po prostu Nightwing znajdzie kolejną ciężarówkę. Ale póki co, ja lecę za fabułą, ale my fabułę ogarniemy dopiero w odcinku kolejnym. Ode mnie to tyle. Widzimy się w kolejnym materiale. Cześć!